Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić ciasto kruche podane ze śliwkami i puszystą pianką. Ciasto jest naprawdę aksamitne i delikatne. Na początku do 320 g mąki pszennej dodajemy 60 g cukru, 3 żółtka, szczyptę soli, 200 g rozpuszczonego, lecz nie gorącego masła i całe śmieszamy. Teraz właśnie przygotowujemy ciasto kruche na spód naszego ciasta i na kruszonkę na górę. Ciasto wkładamy do lodówki lub zamrażarki, w tym czasie ubijamy 3 białka na puszystą pianę. W tym czasie stopniowo dodajemy 180 g cukru. Gdy powstanie gęsta piana, dodajemy budyń. Ja tutaj mam opakowanie o wadze 64 g. Następnie wmieszujemy je w ciasto. Mieszamy tylko do połączenia się składników i następnie dodajemy 700 g jogurtu greckiego. Ponownie mieszamy krótko, aż wszystko się ze sobą połączy. Teraz naszego ciasta kruchego odkładamy tak 1/4, ponieważ damy tą ilość ciasta na górę. Pozostałą część wykładamy na foremkę o wymiarach 23x33 cm. Następnie wykładamy na to mniej więcej 600-700 g śliwek i rozprowadzamy je równomiernie po foremce. Na to wykładamy naszą puszystą, jogurtową piankę i całość wyrównujemy. Do wcześniej pozostałego ciasta kruchego dodajemy trochę mąki, aby powstała bardziej krucha kruszonka. Gotowym ciastem posypujemy naszą piankę. Blaszkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni na funkcji góra-dół. Ciasto pieczemy przez mniej więcej 55 minut. Tak wygląda po upieczeniu. Smacznego!